A dostałeś kiedyś drzewem? Dawaj! Dawaj! Dawaj, Nari! Tego się nie spodziewałem. Ło, trawę wygniotłem. Bo tak na kucku robisz, czy na stojąco? Teraz na stojąco, bo właśnie na kucku nie chciał złapać. Cześć, siemanko, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie po długiej przerwie w 6 odcinku z LTW Map na kanale i dzisiaj ze mną jest Wondi. Siema na cześć i w ogóle. Zbieraliśmy się do tego wspólnego nagrywania już chyba z rok albo więcej, także wreszcie się udało. Nie ma Kadora, bo Kador to w ogóle w innym świecie teraz żyje, Konsi poszedł spać, to już w ogóle z tym człowiekiem się nie dogada, bo i ja też trochę musiałem terminy nagrywania przekładać, no i nie mogliśmy się zgrać, ale z Wondim się udało i dzisiaj zrobimy sobie mały woodcutting. Tak. I do Wondiego ktoś tam pisze. No do mnie cały czas. Ale to tam, to nic, nie zwracajcie na to uwagi. Nie, to jakiś, co jakiś czas się będzie pojawiało, bo ja tutaj intensywny texting. Przez platformę SMS. Tak, darmowe SMS-y mówisz masz. No ja w Playu, moja dziewczyna w Playu, ja w Playu, to za darmo mam w Playu ogólnie. No, ja mam, taka taryfa. Ja mam do wszystkich. Minuty. Ja mam do wszystkich sieci darmę. Ja mam tylko do Playa minuty i SMS-y i mi w sumie starczy, bo ja tam nigdzie indziej nie dzwonię w sumie. Czasami do Plusa, ale do Plusa mam z kolei telefon służbowy, gdzie też jest darmowy. Ale tam do wszystkich jest darmowe. No ja mam w Plusie właśnie do wszystkich. Dobra, no. Tyle by było z takich product placement małych. I generalnie wykarczujemy tutaj ten lasek. Ręcznie zajmiemy się liściastymi drzewami, bo nam tutaj Ponce nie zaopiekuje się nimi. I to krzyczy, będzie... że nie chce. Dokładnie, krzyczy, że nie chce. A potem i to będziemy sobie od razu tam rębakować, a resztę sobie wytniemy te sosny i Ponce. Także co, przechodzimy do roboty od razu, nie? No. Tylko tak się zastanawiam, jak to ciąć, żeby na te pojazdy niejako nie leciało. Ja się zastanawiam, czemu te drzewo mi się nie chce załapać. Właśnie mnie też. Piłę. Może te drzewa się nie da wyciąć. O, te się da na przykład, a te nie. O, dobra, czekaj, było, było. Da się? No, tylko ono tak trochę wysoko, chce się ściąć, dobra. Dobra, to teraz ja muszę tu wykminić. Bo tak na kucku robisz, czy na stojąco? Teraz na stojąco, bo właśnie na kucku nie chciał złapać i kurde, jak zawsze problemy natury takiej, że nie chce się spaść z tego pieńka. No dobra, no ale głównie nie chcę złapać, może inne będzie lepsze. Okej. Później się tam zapiekuję. Teraz trzeba podcinać, żeby to spadło w końcu. No dobra, następny też mnie chce złapać. O, 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 było, było! No i zniknęło. Jesus, no leć! No dawaj! Załap, proszę! Jak mam jeszcze tą piłę podkre... O, o! Dobra, leci! Tniemy! Tniemy, święto! Święto narodowe! Ej, to nie chce spaść. Dobra, moje też nie chce spaść. O, leci. Dobra, w końcu. Podetniemy. Może jak polecimy. Się oparło chamsko, goddammit. Teraz trzeba... Leci! No i się O, dobra, dobra. Ja to teraz gałęzie powiedzmy, możemy obciąć, nie? Powiedzmy, że BHP to nie jest nasza mocna strona. Bo dobra. Tak się, że gałęzie nie obcinę w taki sposób, jak ja teraz robię to. Ale dobra. Także nie próbujcie tego w domu. Znaczy no w domu to w ogóle lepiej drzew nie ścinać. Ale to w lesie generalnie. To może lepiej koło domu tego nie róbcie. Albo w ogóle tego nie róbcie, o. Tak też będzie dobrze, chyba że macie uprawnienia, nie wiem. Chyba że ktoś ma jakieś specjalne, żeby potem nie przyszło jakieś pismo, że jesteśmy za coś odpowiedzialni. No, my tutaj się do niczego nie poczuwamy. Dokładnie. Absolutnie. Dobra. Ale to będzie zabawy tutaj z rębakiem. O człowieku. Te gałęzie, ale ile to gałęzi mają te liściaste. No dużo. Ale gałęzie się lepiej tnie niż to podstawę się chciały ciąć. Tylko że nie można ich za bardzo przy podstawie. Bo jakoś no tak... patrzę, ty też na drzewo włazisz, żeby jeść półcinać. No bo jak inaczej. Dobra. Obetniemy gałązki.
Bardzo trudno jest utrafić w dobre miejsce. Dobra. Mamy tutaj gałęzgę. O, tutaj mamy bardzo ładnie utrafione. Ale tu będzie zabawy, żeby to wszystko przeciąć. Ja pierdzielę. Żeby to pozbierać jeszcze. Żeby wiesz, pozbierać i do rębaka. Będzie po prostu... Ale dobrze, trochę odmiany w stosunku do tego, co w polu. Dobra. Boże, co to się zrobiło? Co to się stanęło? Zamiast... No fajnie, zamiast gałęzi to mi całą tą wycięła, no dobra. Ale gałąź poniekąd też chciałbym uciąć. Ogólnie to jak się ucina takie bardzo małe kawałki, to one powinny znikać według tego, co tutaj już zauważyłem w mechanice tej gry. Czemu znikać? No bo jak taki bardzo mały kawałeczek, no nie? No. Taki, że się nie złapie, no to to on znika teoretycznie, jak go ucinasz już. A, żeby... Jak się jest czubek drzewa, o, to jest taki szpikulec, no nie? No. To jak się go ucina, to on znika. Ciekawe, jak to tutaj będzie. O Jezu. Dobra, ja nic. Pozbyłem się gałęzi. A ja jeszcze nie, bo ja tutaj w liściach jeszcze siedzę. I już nie wiem, co jest z tym drzewem, co upadło, a co już nie. Dobra, to ja bym miał jedno. O kurde, chyba. Ty. Ale wlazłem wysoko. Widzę tylko twój nick przez te liście. Mój nick musi być widoczny. Czemu gałąź mam w powietrzu? What the fuck? Oj. O tu jest. O Boże, to się tu opiera od doła, a jak ja mam to ściąć? Pomóc ci w czymś? Wiesz co, trzeba to, chyba... To zetnę. Tak myślę, że... Trzeba tutaj będzie... O, dobra, sięgłem. Wziąć chwytakiem. O, pada dalej. Trzeba Boże. To wyciągnąć to drzewo dalej, bo ono tutaj... Albo to po prostu przewrócić i tak jest do ścięcia i tak. No, można i tak. Tylko niech mi załapie z łaski swojej. Bo jedno w drugie się zapiera teraz. No załap, proszę. Proszę. Musisz, spróbuj na stojąco. Na stojąco też nie chcę, może za bardzo... Nie wiem, jak ja mam w końcu tą piłę okręcić. To tak na piony, czy poziom, czy jak ją ustawiasz tą piłę? Czy tak po 45? Tak pod skosem takim, żeby... Chociaż nie wiem, że to coś daje. Teoretycznie to powinno spadać, jak się pod skosem zetnie. No dobra, ale po prostu, żeby utrafić... To jest po prostu... No, łapie mi to na ziemi, a tego nie chcę, spoko. Dobra, może złapię, ale złapię nie to, co trzeba. No dalej, nie wierzę, ile tu pierdzielenia z tym jest. No za grube może ono jest, czy coś? Nie. O. Idzie. Dobra. To ja następne. Ale ty masz jakiegoś, nie wiem, większego skilla czy coś? Bo ja się sporo tym bawiłem, tak szczerze mówiąc. Kurde, teraz jeszcze nie chcę upaść. Fucks you. Bo ja... Kolejne drzewo, z którym mam problem, nie? Czekaj, poucinam jakoś tak. Co za mnie za drwal jest? Chcę ucinać, tylko nie to, co potrzeba. Dwalem to chyba nie zostaniesz. Chyba nie. Wiesz, przykro mi stwierdzać takie rzeczy, no ale... Dobra. No... Nie! Po prostu. To jest porażka na całej linii. No niechże to upadnie, ja pierdzielę. Te drzewa to nie wiem. Ja nie wiem, jak ja mam do tego podchodzić. Raz mi się udało. Uważaj, bo to zaraz padnie. Teoretycznie powinno zaraz. O, dobra, teraz utnę w ten sposób, taki pod kątem. Boże drogi. No i to dalej nie chce spadać. Jesus. Podjechać tu ponsę i poprawić coś? Nie wiem, to jakimś wysięgnikiem to potycać, żeby to popadało w końcu, bo... Ja już nie wiem, jak to tutaj ciąć, bo to naprawdę wisi na jakimś tym... O, czekaj, może w ten sposób. Ja to naprawię! Dawaj to! Ścinanie mi nie idzie, to co inne mi pójdzie może. No ryj mi to zaraz spadnie.
Dobra, co potrzeba? Ciężki osprzęt przyjechał. Nie wiem, weź to tutaj, pacnij te drzewo czy coś. O! Ono się gdzieś blokuje chyba. Naprawdę? Kolejne tutaj. A gra mi się, bo myślałem, że gra mi się zlagowała. Czekaj, teraz tutaj jakoś wejść. Jezu, te drzewa, ja nie wiem, czemu, kto tutaj taki mieszany las zrobił? Weź to, o, opuść, było opuścić jeszcze, weź cofnij. Znaczy daj do przodu, albo dobra. Mniej, powiedzmy. Opuścić? Wiesz co, ja to spróbuję, wezmę rębak, palę. Może jakoś tutaj... Tym ponsem i rzuca! No to ciężar, słuchaj, to nie jest... Wata cukrowa. Trzeba jeszcze podstawić tego na truciny. Przyzwyczaić się, kurczę. Co gra, to inaczej się maszyny odpala. Tutaj przytrzymasz Enter. W 13 to Enter w ogóle tylko wciskasz. U mnie w 15 to wystarczy Y dwa razy wcisnąć. Jezu. Jak tak będę przeskakiwał, to ja się w końcu zakało płućkami, nie będę wiedział, co i czym się włącza. Dobra. Przygotowujemy się w takim razie. No, tutaj będziesz musiał... O Jezu, on mnie laguje. Ładować tym. Ale mi... Cofa mnie, cholerka. O, dobra, udało mi się przejść. Ale jak ja mam to capnąć, to pojęcia nie mam. Dobra. Wszystko, wiesz, wszystko under control. Runę wystaw w rębaku. Co? Ale to jest pod kątem, to mi ciężko jest... Weź, mam prośbę. No. Zetnij to tutaj, to drzewo. Bo mi się raczej nie uda, bo nie mam skilla. To. Załapało? Tak. Bo nie mogę kamerą, kurczę, nie widzę nic. O, będzie od razu lepiej. Jestem ci bardzo wdzięczny. No ślicznie. O Jezu, dobra. Jak ten pieniek wycelowany tak w tą kabinę praktycznie. Jezu. Wiesz, tutaj się rzeczy odbywają. Dziwne. Z mojej perspektywy wygląda tak, że ty tym wysięgnikiem coś próbujesz zrobić, a to drzewo tak samo z siebie wykonuje jakieś takie trochę niezbyt określone ruchy. O Jezu, weź i wyjmij to teraz stamtąd, co? Nie ma szans tego złapać, chłopie. O, ja pierdzielę. Czekaj, ja spróbuję tym... pierdzikułkiem malutkim, ponsem, odciągnąć trochę to. O Jezus. Zaraz, ja nie widzę, gdzie jadę. Ja jadę gdzieś w las jeszcze. czekaj, ja to już... Ej, czekaj, stój! Stój, bo praktycznie... było cacy. Czemu nie mogę się prze... Przydałaby się możliwość przełączenia... kamerą na to. Dobra. Na ramię? No. Tuż da się. Jak? Tam się... Tam powinna być taka kamera. F1 muszę sobie wyłączyć. O, jest! Dobra. Mam! Idzie? Dobra, tylko teraz jak to nakierować? O Jezu, co tu się stało? Weź ty rurę rozłóż, ej! Panie! Aha! Schować się, bo głowę dostanę tym żelastwem. Aha! Tak trochę jakby to było za długie, ci powiem. Co za długie? I mi trochę nie chce poniekąd. Dobra. Teraz tak. Zobacz, jak mi to tym rzuca. No właśnie widzę, że to tak trochę... tak troszkę poza kontrolą. Spoko. Czekaj, nie, to na krótsze muszę pociąć. Tak, nawiasem product placement, to u mnie biedry ostatnio tworzyli nową w białym. O.
Ona jest praktycznie 10 minut drogi od drugiej, no ale to już nieważne. No ale jest, ale liczy się, że jest sztuka, no. Ty, no słuchaj, była promocja na tablety graficzne. Kupiłem sobie jednego. Była też promocja na zwykłe tablety i też sobie kupiłem. Czemu nie mogę wejść do traktora? Aha, bo ja w nim jest... siedzę. Spoko. Myślałem, że tam będziesz dłużej ciął to ten, to od razu wziąłem, żeby to... Czekaj, gdzie łapać. Ja mogę sobie wejść, żeby sobie popatrzeć? No, to ogólnie kosztowały mnie 280 za oba. Niedużo. Podczas gdy normalnie taki graficzny, to w takim rozmiarze, to ja nie wiem, gdzie bym kupił, zwłaszcza, że to jest tej Wacoma, no nie? Czyli tej takiej firmy, co te tablety robi, te graficzne. Znam Wacoma, słyszałem o nich. Ładny rysunek na fanpage wrzuciłeś, pochwaliłem oczywiście prawidłnie. To jest taki, ja się wzorowałem na innej grafice z teledysku, no nie, bo to tak w sumie, chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie. Bo w sumie do retuszowania zdjęć to jest naprawdę super sprawa. Ej, jak się podnosi tą piłę? Co? Ta piła się podnosi. W tym, w tym rębaku. To nie jest piła, ten bęben, co znaczy, się obraca. No wiesz, no. Znaczy wiesz, bo ja to na chama po prostu wpycham te kłody tutaj. Spoko, to jest technologia. Bo ja niektóre jak są ten, takie troszeczkę przeważające, to trzeba im pomagać. Ale mam dziwną animację przeskokową, ale dobra, udało się. Jest trochę za nami już, jakiś tam kawałek. Dobra, jakiś... ja bym ciął dalej, jakby mi pozwoliło. Wiesz ale... co? Wypadałoby porządek tu zrobić najpierw. To jest taki burdel, ja nie widzę, gdzie jest te drewno jest. Czekaj, jeszcze tu jedno zetnę, by mi się udało, żeby większy prześwit był. Wiesz co, ty mi powiedz? No. Czy u ciebie rębak dalej treśniami pluje? Nie. Aha, to ja mam jakiegoś... O Jezu, no i na traktor zwalił. Sorry! Żyjesz! No, kabina się nie pogięła, no, mam liści pełno w środku i znaczy igieł w sumie. Ale żyję. Jeszcze się powróciło! Jezu, jak to wygląda! Boże święty, jak to ze środka wygląda dziwnie, taka... Jaki zawirował świat. Jak ten, Various Manx śpiewał. Ta babka. Zawirował świat tysiącem barw. Tysiąc... O Jezus Maria, nowych ludzi przywiał wiatr. Słońce świeci nocą, księżyc do dnia. O, i gdzieś drewno zgubiłem przy okazji. Ja się turla. O Boże. Wiesz co ja ci powiem? No. Że ten chwytak, no. Jak ja nim macham, to przez to, że to jest multiplayer w farmingu, to wygląda jakby się miał rozwalić ten chwytak. Dalej mi się jakieś... Jezu, ale mam igieł w środku. Ja nic nie widzę tymi gałęziami wszystkimi. Ja właśnie próbuję je poobcinać trochę, ale mi nie idzie. No bo wiesz co? Nie wiem, co jest ścięte, a co nie. Trzeba pokarczować te igły wszystkie, te gałązki, patyki, liście. Tylko patrzę, że to nie chce specjalnie się ciąć. No. Ja pierniczę. Żeby nie pociąć na jeszcze drobniejsze kawałki, bo w ogóle już mi tutaj... Będziemy do końca świata tutaj siedzieć nad tym. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tyle drzew na raz ciąć, wiesz? Powiem ci tak szczerze. Bo my tu będziemy kilka dni sprzątać. Dajże spokój. Okej, ja spróbuję... Czuję się nieco zagubiony w tym drewnie. Nie ty jeden. Boże, no wszędzie liście! Liście, igły, giełki, gałązki, patyczki... Co chcesz? Full service. Spróbuj tam rębakiem coś zbierać, nie wiem. Próbuję. Może sięgniesz, ja tutaj próbuję te. Troszkę to poodliszczać, że tak powiem. Trochę niepoprawnie po polskiemu, no ale dobra. Żeby tutaj jakiś prześwit był, bo kurde, przecież tutaj nic nie widać. O, coś tutaj patrzy, że i złapał. W ogóle przewalając cały zestaw, no ale dobra. O ty, żeś złapał całe drzewo tutaj, powiem ci. Takie niepocięte jeszcze nawet. Masz o tym pojęcie, no nie? Oczywiście.
Więc nie wiem, czy ci się uda takie... O Jezu, całe drzewo. Nie wiem, czy mam uciekać, czy mam stać i patrzeć. trochę się boję, szczerze mówiąc, bo jak ty machasz i to wszystko tak tutaj lata... Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. No właśnie widzę po tym, jak ten zestaw tutaj się taguje. Aha, bo to mi wyskoczyło w ogóle z tego, spoko! Jezu, jakżeś ty to zrobił? To jest pięknie, ja zrobię screenshota. Czekaj, F12, print screen, o. Piknie. F12 w sumie też. Na Steama będzie. Dobra, już mam under control. No właśnie widzę, trochę cię tak na pieniek postawiło tym traktorem. Matko jedyna, ja tutaj się ruszyć nie mogę, nie dość, że trochę mnie cofa gra sama z siebie. To jeszcze przez te drzewa nie można poprzechodzić, ale mi się coś odbiło teraz. Tak zdrowie. Muszę napić. Nie uław się, nie zachłyśnij się. A właśnie, wszystkie internety mają pozdrowienia od szanownego Piżmaka, bo tak mi się teraz właśnie poniekąd przypomniało, że on tam mnie już maglował, żeby wszystkie internety od niego pozdrowić, także łamcie pozdrowienia od Piżmaka, tego stworzenia nieczystego. Ty to ten... Tak w ogóle to korze dziękuję, że ten... Znaczy nie dziękuję za przeniesienie z TS-a. Aha. No. Bo mnie pomknął i powiedział, że jesteś pała taka. Ha mi prostak! To tak mi napisał. Czekaj, bo tu jedno drzewo poniekąd mi tu przeszkadza. Nie wiem, czy ścięcie go to będzie lepszy czy gorszy pomysł. Wiesz co, może zróbmy porządek z tym, co jest. No bo nie mogę wyrobić z tym. A coś ty złapał. Aha. Nie no, dobrze jest. O, tylko teraz naceluj w ten. Bęben ten. Dobra, może to skrócę. O, dobra. Dobra. Cudownie. Od razu jakoś tak czyści, jak ja tutaj biegam jak porąbany i wymachuję tą piłą. Cudownie jest po prostu. Trochę tutaj poznikało. Idzie, zobacz jak to pięknie idzie. No, tylko weź to puść jeszcze, bo wystrzeli. O! Powinno o iść kurde! Już. Panie! Tego się nie spodziewałem. Jak to cudownie leci. W końcu jakiś sukces. I to jest moja robota normalnie. Największej łamagi farminga. I teraz co? I to już nie chce iść, tak? No. Może nie będę tam wchodził, bo jeszcze mnie tam popchniesz w środek. Ale już jest trochę czyściej. Trochę. Odrobinę. No gdzie to spieprzyło? Nie wierzę. Dobra, kit z tym. Grunt, żeby resztę troszkę oczyścić. To jest drzewa. Ile my tutaj żeśmy tego nacięli? Ze 2 czy 3? Nie wiem. Wiesz co, najprościej to będzie ogarnąć te, co z tyłu na polu leży. Ale wiesz, no najpierw to będzie lepiej z tym tu coś zrobić, z tymi szajsami. Nie no, tak. Posprzątać tutaj, ale mi chodzi, że najprościej będzie tam, bo tam jest dużo miejsca. Będzie wszystko widać, a nie jak tutaj, że tutaj się oczopląsą można dostać do tej zieleni. Wiesz co, jak takie masz złapane nierówno, to myślę, że lepiej... Chociaż w sumie można i tak. Ja nie zrobię! Czy ja dobrze widzę, czy ty ten chwytak w rębach wsadziłeś po prostu? Dokładnie tak. A, czyli dobrze widzę. Dobrze widzisz. Miałem mówić, że ten, że w takich sytuacjach to lepiej tą dłuższą stronę upakować do środka. No, ale widzę, że ty już masz swoje metody opracowane. Oczywiście. Człowieku. Ja wszystkie metody właśnie w tym momencie opracowuję, ale grunże działają. No to o to chodzi. Tak poniekąd. O Jezus. Dobra. Będzie pędzel dowolony. Dobra. Teraz
Nie wydłużaj mi się ramię, głupie. Tylko tu mi się posuwaj. Hehehe. Nieintuicyjne to jest. Wiesz, może zamiast mówić, to je kontroluj. No staram się, ale mi się... Wiesz, na mowę to ja nie wiem, czy to działa. Ja to pierdzielę. O. Działa? Działa. Dobra, teraz wiesz muszę co, ja już widzę miny innych, jak wbiją na TLTW tutaj. Po prostu zobaczył, jaki tu jest Armagedon, jeśli chodzi o porządek. Jeśli tego nie uprzątniemy. Dobra. Nie, my tu damy radę. Tylko, że liście mi we wszystkim poniekąd przeszkadzają. Wiem, ja się staram ich wyzbyć, ale to nie takie proste, jakby ja to się ale mogło ale ja wydawać. Cię rozumiem, ja Cię rozumiem jak najbardziej. Wiesz, póki jestem hostem, jeżeli póki ja hostuję grę, to jest proste, bo nie ma lagów, no nie? I ty same te leśnictwo idzie o wiele prościej i przyjemniej, ale... Jak już... O Jezu, ty tam coś robisz? A, ty coś robisz. Myślę sobie, co mnie tak tutaj... Te drzewo się toczy i ja tak chodzę góra-dół. Co tak cię posuwa? O nie, 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 nie. Nie, bo ja tutaj tak stoję przy gałęzi, nie? Próbuję ją obciąć. I w miarę jak ta gałąź się pod moje nogi podsuwa, to moja postać tak szybuje do góry i do dołu. Powiem ci, wrażenie lepsze jak na roller coasterze. Wystarczy wpić do mnie na odcinek. No i nie mogę gałęzi przystawać, bo co chwila przesuwasz mi to drzewo całe. Masz, wysunąłem ci, pnij! A ty, bo ty te drzewo całe trzymasz. No. Aha. Dokładnie cała... tak. Wszystko się wyjaśniło. Dobra, czekaj, jakoś masz, tak. Masz, powinieneś być teraz wygodniej, ja powinienem mieć wygodniej, jak to obetniesz. No to nie ruszaj się teraz. No nie ruszam się, stoję, tylko że traktor mi wisi w powietrzu. Bo ja nie mogę wycelować piłą. I mi przerywa co chwilę te cięcie. O, dobra. Czekaj, może się... Nie, nie uda się. Nie, to się nie uda, póki ty to trzymasz. O Boże. O Jezus. Czekaj, czy ja to puściłem? Co tu się wydarzyło? Halo, policja, proszę przyjechać do farminga. Wypadek był. Puściło. Dobra, tnij. Ja już nie wiem, gdzie ciąć. Ja nie wiem nawet, gdzie ty trzymasz. Ja nic nie trzymam teraz. Aha. Muszę się poprawić tu w ogóle, bo... Dobra, utnę to tak o. Dobra. Także widzicie wszyscy, jak to się kończy, jak się tnie las, nie mając... O Jezu, uprawnień, nie utknąłem w drzewie. Dokładnie. Fuck. O, dobra. Jakoś tutaj... Bo drzewo mi spadło na głowę ogólnie. Ale przeżyłem. Czy wszystko w porządku? Nie muszę dzwonić po farmingowe pogotowie? Farmingowe pogotowie. Jezu, ja już to sobie wyobrażam. Jedzie taki... jedzie taka 60 ze skinem ambulansu. Bo oczywiście hashtag polskie mody. Ej, to by nie było głupie. To byłoby głupie. Ej, to by fajne na fabułę było. Weź. I tak jestem zażenowany poziomem o Jezu, tego co się dzieje na tym polskiej scenie modyfikacyjnej. Dobra. I teraz to jakby przydało się przesunąć. No nareszcie uciąłem gałąź, z którą się męczyłem od jakiegoś czasu, bo całym lasem trząsłeś. Wybacz mi. Gangstera Rowland trzęsie całym lasem. Niektórzy trzęsą dzielnią, ten trzęsie lasem. A jeszcze czegoś takiego nie słyszałem, nie? Masz tytuł odcinka, trzęsę lasem. No czemu te drzewo musi się o piksel w tą i we w tą przesuwać? Jesus, ja nie mogę trafić, żeby przeciąć. Dobra. Teraz po prostu będzie cudownie. Będzie cudownie teraz. Co z tego, że ja nadal nie ogarniam do końca sterowania? Ale będzie cudownie. Patrzę troszeczkę tutaj powypadało poza.
No to te pewnie co tego, co próbowałem, wiesz. Przez rębak. Aha. Wiesz co, czekaj, może utnę to tutaj. No, byłbym wdzięczny. Aha. Okej. Bo jak znam życie, to jak spróbujesz to wepchnąć tam do tego... Tnij! No to przez tą gałąź wyleci z tego. Dobra. Już. Powinno być cacy. Czyń honory. Czyń honory. Ej, całkiem prosty kawałek wyszedł. Weź wysuń jeszcze. Do góry. Dobra. O, już, do dołu teraz. I zsuń. No i tak ręcznie tam dopychaj, bo ja nie wiem czy to... Chociaż możesz puścić sobie, powinno już pójść. No wątpię. Aha, chyba że cały ten. Idzie, nie ma mocnych! Idzie, bo mi ping do 300 skoczył. Serio? No. O dobra, jest 50 już. Miałem ping 300, 500, 900 i już jest 50. 1500, 100, 900. No. A żebyś wiedział, to wcale nie jest zabawne. To jest straszne. Nie uciekaj! O Jezus. Czego mi się zachciało na tych odcinkach? Dobrej zabawy się zachciało. Szampańskiej. O Boże, gałęzią gdzieś mi tutaj mignęło. Przed oczyma. Dobra, ja to naprawię. Ja zobaczę, czy ty są jeszcze jakieś maszyny, które mogłyby nam pomóc w tym wszystkim. Tego jest za dużo. I te drzewa tu ciągle przeszkadzają. Jadę tam dalej, tam jest czyściej. Wiesz co, ja wezmę tego Jundira. Podjechałbyś mi tam tym Deutschem małym jeszcze? Tutaj bliżej? No, tylko ja tutaj przejadę tym. Spróbuję tą przyczepą, tym chwytakiem tam porządek trochę zrobić. A ja tutaj to co... Bo ja tam nie dam rady normalnie. Dobra, czekaj, to jakby się muszę chyba dookoła przejechać. Chociaż... O, shit! Jak mi przeskoczyła gra. Sorki. Trochę cię przestawiłem. Czy sobie tego życzysz, czy nie, ale tak się właśnie stało. I teraz hop siup powinno być. I lecimy z koksem. O tak, o pięknie. No dobra, już nie. Czy tam cieszysz się z sukcesów, a ja mam ping 1120. No przepraszam bardzo, ja nie wiem czemu masz taki ping. No i ogólnie mnie zamroziło. O! O, to stało znaczy się. Co? Program Gens Engine 602 przestał działać. Nie! Tak się stało. Żartujesz chyba. Dobra, bo mamy 35 minut odcinka, to chyba tym akcentem się pożegnamy, nie? Nawet nie mogę poskakać z radości, że się ten... Że się ta mordęga kończy. Ej, ja nie mogę popchnąć tego, bo mi nie łapie, aby kolizję straciło to drewno. To serialnie. Stało się duchem.
Serialnie, od razu odzyskało. Spróbuję je capnąć. Co tu się wydarzyło? A no na końcówce nie ma kolizji. Serio? No mówię ci. No to powiem ci interesująco. No nie ma, nie wierzę w to. Tak bardzo interesująco. Co to było? To było zwiększenie czułości na 100%. Tak bardzo, bardzo blisko. Straszysz! Myślę, że korze wbił. Wiem, nie, ja lubię tak robić, bo to jest ten denerwujące dla innych, a dla mnie w sumie śmieszne. Dobra, nie, po prostu w tym odcinku już kończymy. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Nie zdążę dołączyć. Wywaliło cię, także na pożegnanie trochę tak cię wywaliło. Teraz mi jeszcze wywaliło, że coś tam stacja dysków i że coś tam smart. Spoko! Także trzymajcie się, cześć! Cześć!